Lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Napieralski w kontrwywiadzie w Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Jak się pan czuje w roli żarłocznej rybki, która goni za haczykiem, na którym jest byle błyskotka? A kto tak powiedział? Tomasz Nałęcz w wywiadzie dla Dziennika wczoraj. Nie komentuję osób o wątpliwej jakości moralnej w polityce. Tomasz nawiąże ze sobą wątpliwej jakości moralnej? Nie chcę w ogóle na temat pana Nałęcza rozmawiać. Powinien zniknąć z życia politycznego. Naprawdę nie ma sensu zajmować się tą postacią. A w tym wywiadzie, który on dał do, do dziennika wiele gorzkich słów pod pańskim adresem, Oleksandrowi Millerowi Napieralski talentem i dorasta nawet do kolan, rozumiem, że tego też pan nie będzie chciał komentować. No ale tam są jednak poważne oskarżenia o to, że był pan nieszczery, że grał pan fałszywymi kartami, że w gruncie rzeczy pan nie chciał jednej lewicowej listy i pan tylko oszukiwał swoich partnerów. Trudno walczyć z tak obrzydliwym kłamstwem. Jedyna droga jest drogą sodową, ale mówię, nie zniżam się do poziomu takich osób. A w sprawie jednej lewicowej listy pan chciał, tylko się nie udało? Oczywiście my chcieliśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej i ja chciałem jako Grzegorz Napieralski. No to kto jest odpowiedzialny za to, że tej jednej listy nie ma? Na, na pewno nie Sojusz Lewicy Demokratycznej. A już, to a już ostatecznie wiadomo, że nie będzie jednej listy Cimoszewicza, Rosatiego i Napieralskiego, czy piłka jeszcze w grze jak Mario, Ja wierzę głęboko, że, 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 że takie osoby, taki osoby e, znaczące dla polskiej sceny politycznej jak e, Włodzimierz Cimoszewicz, czy też inne na przykład osoby, których się nie wymienia, no, powinny się znaleźć na wspólnej lewicowej liście. Mam nadzieję, że to się jeszcze zdarzy. Czyli cały czas jeszcze jest, jest jakaś szansa? Nadzieja gaśnie ostatnia, mówi powiedzenie polskie. A, a propos nadziei, Olejniczak ma nadzieję na start z Warszawy? Czy to pan go raczej namawia do tego? Przewodniczący Wojciech Olejniczak jest twarzą Sojuszu Lewicy Demokratycznej Polskiej Lewicy i to do niego należy wybór, czy wystartuje i, i z miejsca, którego chce wystartować. Ale nie jest twarzą, bo ludzie pytają, ani kto jest twarzą polskiej lewicy, mówią, leszek Miller. Pan, pani a potem mówią Ryszard Kalisz, a potem mówią Józef Olek. No, pan, panie że oczywiście tak, Leszek Miller, proszę zauważyć, był premierem, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, jest y, postacią, która odbudowała Sojusz Lewidy, mógł to być z Sojusz Lewidy. Pana nie, nie martwi, że nie. się bardziej kojarzy za Eselda niż pan? Nie martwi mnie, nie martwi mnie wcale, ale bardzo mnie cieszą wyniki i Wojciecha Olejniczaka, i moje, ponieważ osoby, które są tak krótko w polityce, a są już dzisiaj tak wysoko, naprawdę to znaczy dobry wynik. To znaczy, że również Wojciech Olejniczak świetnie się sprawdza i za kilka Kilka lat, w podobnym pytaniu Wojciech Olejniczak, goś Napieralski będą twarzami Lewicy. Rozumiem, że Olejniczak ma propozycję startu z Warszawy. Waha się i zastanawia. Wojciech Olejniczak, jeżeli zechce wystartować, zaangażujemy się w jego kampanię wyborczą. A jeśli Józef Oleksy zechce wystartować? Nie wiem, nie rozmawiałem z premierem Józefem Oleksym. Taka rozmowa mnie czeka. Leszek Miller? Też w tym tygodniu spotykam się z Leszkiem Millerem jako szefem partii. Chciałbym... Ale zaproponuje im pan start. Chciałbym porozmawiać w ogóle o współpracy na Lewicy. To jeszcze nie, je... tylko, nie tylko przy wyborach do Parlamentu. Ale z ale pan zaproponuje, rozumiem? Będziemy rozmawiać, nic nie będę proponował. No to jeszcze jeden no, obiecuję, że już ostatni cytat z Tomasza Nałęcza Napieralski chce się okopać w pozycjach post-PZR-owskich. pan, jak patrzę na uzasadnienie waszego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obrony zbeckich emerytur, no ciężko się z tym nie zgodzić. Co wam przyszło do głowy, żeby coś takiego napisać? Jeżeli chodzi o wniosek, wniosek był pisany przez między innymi profesora Jana Widackiego. Pisany na, na podstawie różnego rodzaju międzynarodowych konwencji, ale również praw, które obowiązują w Polsce. I ja tak nie o te fragmenty, pytam o te fragmenty, gdzie on pisze, że zbcy byli narażeni na stres, odpowiedzialność i chorobę i wielu z nich poległo broniąc porządku prawnego legalnej Polski. No, no panie przewodniczący, to są kosmiczne bzdury, no. Wie pan, ta ustawa napisana przez Platformę Obywatelską dotyczy nie tylko funkcjonariuszy służb specjalnych, ale również na przykład Wojska Ochrony pogranicza ale... i tak dalej. Wie... dużo dać... z nich ale... broniąc porządku prawnego ale... legalnej Polski? Proszę, proszę dać mi dokończyć, panie redaktorze. Wiele osób, które znalazły się pod zapisami tej ustawy naprawdę funkcjonowały w państwie i narażały swoje życie. My uważamy, że trzeba bronić porządku prawnego w Polsce i bronić konstytucji, a ta ustawa Tą, tą konstytucję naruszaj, koniec. I też y, broni, znaczy też atakuje SB-ów, którzy byli narażeni na stres odpowiedzialność nie, ale to, że... i choroby. Proszę tak? sobie wyobrazić, że za wiem, kilka lat dojdzie do władzy jakaś bardzo populistyczna, skrajna partia i powie, że wszyscy dziennikarze trzeciej czy czwartej RP to zbrodniarze, bo, bo manipulowali op opinią publiczną i musi pan dzisiaj albo stracić pracę, albo też nie będzie miał pan prawa do emerytury. To czy chciałby pan, żeby Socialist Demokratyczny wstawił się za panem w, w imię obrony ale konstytucji? Znaczy, chce pan porównać dziennikarzy trzeciej RP do sb nie, nikogo, tak? nikogo nie porównuje. No pan coś takiego powiedział. Proszę nie interpretować, panie redaktorze, moich słów. Powiedział pan, jak ktoś nie. przyjdzie. Ja, ja się nie. nie, nie, nie ja tylko po, pokazuję. Protestuję że... przeciwko porównywaniu nie, nie. ze zbekami ja perelowskimi. Pokazuję, panie redaktorze, że dla celów politycznych może napisać różnego rodzaju ustawy, które są niezgodne z konstytucją. I dla celów politycznych A, można napisać beznadziejnie głupie uzasadnienie A, S... wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, A, SLED, prawda? panie redaktorze, jest formacją, która broni prawa i konstytucji. Wycofacie ten wniosek? Z trybunału? Nie wycofamy wniosku z Nawet z, z takim uzasadnieniem? Jeżeli to uzasadnienie budzi takie kontrowersje, to oczywiście jesteśmy gotowi to zmienić. Natomiast sam. Ale zasada... jak to zmienić? Znaczy Wniosek w... już jest w Trybunale, więc trzeba by go wycofać. To jest uzasadnienie, a nie wniosek. Znaczy, uzasadnienie natomiast... do wniosku jest w trybunale. Natomiast sam wniosek jest bardzo ważny i sam wniosek jest bardzo istotny. W wniosku nie wycofacie bo uzasadnienie być może. Bo broni, bo broni konstytucji praw, które są w Polsce potrzebne. Praw były Hezbeków. Dobrze. Uzasadnienia nie wycofacie, czy możecie je wycofać? Jestem gotowy zmienić to zdanie. Z, to zdanie z, z, tego, z Które, tego uzasadnienia. Do którego pan, że tak powiem, się odnosi. Czyli zmieni je pan. Będę namawiał kolegów. A ukaże pan kogoś za te sformułowanie? Nikogo nie będę karał. Nie, nie na tyle są złe, żeby kogokolwiek ukarać, rozumiem. Wie pan wiele rzeczy dzieje się w Polsce gorszych i nie, i nie zwracamy na nie uwagi. Co z nową ustawą medialną już dogadanie jesteś się z platformą? Bardzo blisko dostaliśmy projekt, projekt napisany przez ekspertów platformy. Mamy do niego kilka uwag, ale zespół wczoraj do później godzin po południu Wieczornych, przepraszam, pracował i jest już bardzo blisko. Nie jest tak, że telewizyjno-radiowe status quo zaczyna się Wam podobać? My chcemy zmienić te media i chcemy, aby były naprawdę jak najdalej od polityki, świetnie funkcjonowały i myślę, że nasze poprawki Sojuszu Telewizji Demokratycznej do propozycji Platformy wzmocnią i ulepszą media publiczne. A w tej części Rady Radiofonii i Telewizji, którą będzie wybierał parlament, znajdzie się miejsce dla kogoś z a już są rozmowy między partiami politycznymi, pytanie... A pan by chciał, żeby było dla kogoś miejsce, czy nie? Czy chciałbym, czy nie chciał. Konstytucja gwarantuje, że ktoś z spisu będzie. Bo prezydent, prezydent de de deleguje swoich dwóch kandydatów. Natomiast ja bym chciał, żeby media były jak najdalej od polityki. To już na koniec bardzo poważne pytanie, bo w bardzo poważnej sprawie. Czy SLD nie zamierza złożyć jakiegoś projektu ustawy, który dopuszczać będzie eutanazję? Moim zdaniem, nim pojawi się projekt ustawy, musi być rzetelna debata, bo dzisiaj na razie ta debata jest na poziomie ideologii. A gdyby debata została przeprowadzona, to nie wykluczacie takiego, takiego projektu? Najpierw poważna debata, a, a, potem, potem? a potem wnioski z tej debaty, bo na razie to jest absolutna ideologiczna debata na emocjach i na próbie zbijania kapitału politycznego. My nie chcemy zbijać na takich sprawach kapitału politycznego, ale chcielibyśmy taką debatę przeprowadzić. Nie mówię proszę. o kapitale politycznym, pytam o decyzji tak. politycznej. Najpierw debata, a potem ustawa. A potem decyzja. Ale nie wyklucza pan? Najpierw debata, panie redaktorze. Nie jestem specjalistą w tej sprawie. Chciałbym wysłuchać etyków, filozofów i lekarzy. Lider SLD Grzegorz Napieralski, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.